Państwa po tym poniekąd przejściu z kościoła tutaj na jarmark, proszę pozwolić, że będzie kolejne ćwiczenie wyobraźni. Może nie tak wielkie jak przed chwilą, mam nadzieję. No ale musimy się oczywiście, skoro chodzi tutaj o jakiś występ pianisty, przenieść na te pola kukurydzy, pola z wierzbami płaczącymi, o to mi oczywiście chodziło, pola z wierzbami płaczącymi do Żelazowej Woli. No i to będzie mazurek Amol z 17 opusu Fryderyka Chopina. Czas powoli się kończy, ale ja jeszcze sobie pozwolę tutaj na dwa utwory, które wiążą się z tańcem. W dużej mierze dlatego, że ostatnio się dowiedziałem, dwa dni temu, że nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę,
tańczenie o 30% zmniejsza ryzyko demencji. Nie jest bez znaczenia. W związku z tym, szczególnie ten pierwszy utwór będzie miał w sobie coś takiego, co jakby to powiedzieć, mam wrażenie, że zaprasza do tańca. W związku z tym, jeśli tylko ktoś tutaj będzie czuł w swoim ciele taki odruch pchający go do tego, żeby troszkę zacząć się ruszać, to bardzo do tego zachęcam. Nie stawiajcie temu oporu. Zresztą chciałbym to dedykować ten utwór wszystkim matkom, ponieważ Dzień Matki niedaleko. W związku z tym, jeśli widzicie w swoim pobliżu matkę jakąś, czy kogoś, kto w przyszłości może być matką, to pomóżcie jakby nie stawiać oporu temu pragnieniu ruszania. Też taneczny, który tutaj pozwolę sobie przypomnieć, w jakiejś części też, proszę się niepokoić, nie będę już zabierał za dużo czasu. I to jest polonez, którego zwykle się nie tańczy, ale wiąże się z moim największym tanecznym dokonaniem, bo kiedyś tak się złożyło, że doprowadziłem do tego, że cała sala tego poloneza tańczyła, a dokonało się to za sprawą ojca Pawła Krupy, który tutaj z nami jest i któremu w związku z tym chciałbym ten ostatni utwór dzisiaj dedykować. Thank you.
Ojcze Michale, publiczność by nam tego nie wybaczyła, gdybyś nie udało Ojca namówić na chociaż jeszcze jeden. Gorące brawa dla Ojca! Michale, tak długo czekaliśmy, musisz jeszcze zawisować. Ja wiem, że coś tam masz przygotowane na pewno. Myśmy trochę wprowadzili atmosferę taką nerwową, bo mówimy, że już czas się tak... Poprzedni wykonawcy dosyć dużo zajęli czasu i ojciec Michał tak skromnie skrócił ten program, ale wiz jakiś należy nam. Proszę Państwa, no ale w takim razie bardzo proszę wybrać, czy ma być akcja, no i będzie wtedy potrzeba bardzo dużo wyobraźni, czy ma być refleksja, no i wtedy może mniej. Ojcze, najlepiej i refleksja, i akcja. Czyli dwa bisy. Tak, już możemy wybierać, to bierzemy wszystko. No to w takim razie akcja na początku.